21 listopada będziemy wybierać radnych, prezydentów i wójtów. Lokalne struktury partii i stowarzyszeń już mają swoich kandydatów na najważniejsze urzędy w samorządzie. Jako pierwsza swoje karty odsłoniła Ełcka Platforma Obywatelska, a konkretnie marszałek województwa Jacek Protas, jednocześnie przewodniczący wojewódzkich struktur Platformy. Kandydatem na prezydenta Ełku jest Włodzimierz Szelążek, obecny zastępca prezydenta Ełku. Swoją kampanię zamierza prowadzić pod hasłem „Warto być z nami”. To nowy program PO przygotowany specjalnie na te wybory. Chcielibyśmy bardzo, żeby podczas kampanii wyborczej przez te najbliższe 2 miesiące na ten temat dyskutować i do tego w programu wprowadzać jeszcze te rzeczy, które mieszkańcy Ełku będą widzieli za stosowne. Oprócz kontynuowania rozpoczętych w tej kadencji inwestycji, duży nacisk PO położy na kwestię edukacji na poziomie studiów, by ełczanie mogli w końcu studiować na kierunkach dziennych oraz na bezpieczeństwo mieszkańców. Już nie mówić o monitoringu miasta, tylko wprowadzać go w życie tak, żeby w każdym zakątku naszego miasta można było czuć się bezpiecznie. Oprócz tego mamy w Ełku 2 szpitale i chcielibyśmy, aby poziom służby zdrowia był naprawdę wysoki, żebyśmy promieniowali tutaj na subregion ełcki. O urząd wójta gminy Ełk powalczy natomiast Krzysztof Piłat, obecny starosta ełcki. Już zwrócił uwagę na znaczenie współpracy między samorządami miejskim i gminnym, która obecnie mocno kuleje. Współpraca między gminami, którą moglibyśmy podjąć, a która niestety nie do końca się układa, mogłaby zaowocować ciekawymi przedsięwzięciami. W związku z tym słuszna jest uwaga, że niełatwo, ale od czego jesteśmy? Od rozwiązywania niełatwych zadań. Za najważniejsze zadanie nowego wójta Krzysztof Piłat uważa zrównoważenie budżetu gminy. Najpierw trzeba jednak wygrać trudną i ostrą kampanię, bo taka się już zapowiada. Trochę będzie mi szkoda ludzi, szczególnie ludzi prostych, którym się będzie robiło wodę z mózgu, bo różnymi wypowiedziami już do tej pory manipulowanymi będzie to wyglądało okropnie, ale myślę, że jak kampania się będzie toczyła, to mimo wszystko zadania publiczne nie ucierpią. Wkrótce kandydaci zaczną się spotykać z wyborcami.